Maciek, no przyznaj, najedliśmy się trochę strachu po tych skokach treningowych. Co tam się działo dzisiaj? Były problemy w powietrzu, bo te skoki na progu nie odbiegały od tego, co pokazywałem chociażby wczoraj, także na progu było dobrze. Ale później pojawiał się problem w powietrzu, troszkę mnie kręciło, nawet więcej jak troszkę i z tego powodu te skoki były bardzo krótkie, bo musiałem po prostu się ratować. Do końca nie wiedzieliśmy, czemu tak się dzieje i po prostu na kwalifikacje, można powiedzieć, troszkę się zresetowałem i poszedłem skoczyć jeszcze raz normalnie, bez myślenia o tym, co zrobić, żeby mnie nie kręciło. Jak przebiega taki reset? Trzeba wrócić pamięcią do takich dobrych, fajnych skoków, jak najbardziej uprościć plan, żeby mieć jasność w głowie. Tak chyba najlepiej wychodzi. W kwalifikacjach był już taki dobry jak w Lahti? Tak, był bardzo podobny. Wiadomo, że nie był perfekcyjny, ale to był taki dobry, solidny skok z drobnymi błędami. Też oszczędzałem dzisiaj startowy kombinezon, także wiadomo, że można było jeszcze wycisnąć parę metrów więcej. Tak zapowiadałeś, że ta skocznia jest taka specyficzna, taka wymagająca, no i chyba faktycznie tak jest, jak sądzisz? Tak, faktycznie tak jest, chociaż dzisiaj można powiedzieć, że warunki nas troszkę rozpieszczają, bo ten wiatr jest pod narty, co troszkę ułatwia sprawę, bo kiedy zrobi się tutaj z tyłu, szczególnie na buli, to wtedy bardzo ciężko jest tą bulę przelecić tutaj, także warunki dzisiaj są takie, które ułatwiają skakanie na tej skoczni, ale widać, że nie wszyscy zawodnicy sobie radzą jak na razie z tą skocznią. Jutro powtórka z Lahti, czy jeszcze masz wyższe cele? Z tymi celami jestem ostatnio ostrożny. Wiadomo, że one są. Jest to dalej dziesiątka, ale staram się już nie myśleć o tych wynikach, bo czasami jak jestem zbyt ambitny, to później troszkę głowa jest gdzie indziej niż powinna być. Tracę taką swobodę i radość z tego, co robię i później wychodzi zupełnie inaczej, jakbym chciał. Także chciałbym kontynuować to, co w Lahti robię. Po prostu skupić się na takich dobrych skokach przede wszystkim. Na luzie i z radością robić to wszystko. Dzięki wielkie, Maciek, powodzenia jutro. Dziękuję bardzo.